O kurde, średnia prawie 34, 280 mocy znormalizowanej na dystansie prawie 75 km. Dzisiaj na ustawkę szosową wybrałem się mało szosowym rowerem, czyli gravelem. I nie było łatwo, ale też jakoś nie było super źle. Fajnie się jechało, więc chciałbym podziękować Piotrkowi i Kamilowi za wspólny, dobry trening. Już dawno nie miałem takiej fajnej, interwałowej jazdy. Trochę mi tego brakowało. A nie wybrałem dzisiaj roweru szosowego z tego powodu, że pogoda była niepewna i się nie pomyliłem, bo przed chwilą właśnie jadąc tutaj teraz tą główną drogą natrafiliśmy na grat. A tego jeszcze nie grali. Grat. Ja ci będzie. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o dętkach, bezdętkach, systemie hookless'owym, tubeless'owym, dętkach butylowych oraz dętkach TPU, tańsze czy droższe. Czyli przeróżne systemy, jakie można zastosować praktycznie w każdym rowerze. Największe zagwozdki są z reguły przy rowerach szosowych, gravelowych i MTB, ale myślę, że w crossowych czy w trekkingach też takie rozwiązania czasami można zastosować. Kto co lubi, wszystkiego zawsze w życiu można spróbować. Tak samo jak Wy, tak samo i ja od kiedyś korzystałem głównie z dętek butylowych, czyli zwykłych, takich najtańszych, standardowo średnio kosztujących około tam dwie dyszki, zależy jakiej marki, są tańsze, są też droższe, są też bardziej wycieniowane, ale z reguły są to dętki standardowe butylowe. Więc szybko postaram się powiedzieć, jak to mniej więcej było u mnie. Ja swoją przygodę rowerową zaczynałem około 10 lat temu na stalowym rowerze koło 26 cali i tam głównie stosowałem dętki. W momencie, kiedy przeszedłem na koło 29 cali, chyba powoli wtedy moda wchodziła właśnie na systemy bezdętkowe i ja, żeby nie ładować się w jakieś duże koszta, bo wtedy stwierdziłem, że to jest dla mnie ogromny wydatek, kupiłem zwykłą taśmę w obie, jakąś hydrauliczną, nie wiem, za jakieś maksymalnie 15 zł, plus najtańsze możliwe zaworki z internetu i jakieś tam mleczko, chyba Mariposy, z tego co pamiętam. Zamontowałem to przy oponach Continental Race King i one chyba nawet nie były w systemie tubelessowym, ani nawet chyba nie były zwijane, tylko to były chyba opony drutowane. I zaryzykowałem i założyłem na obręcze, które też do systemu bezdętkowego nie były kompletnie przygotowane. Tak pojeździłem chyba miesiąc i jakoś to się wszystko w miarę trzymało, dopóki raz agresywnie chyba wchodziłem w zakręt z asfaltu na jakiś tam piaszczysty teren i opona mi po raz pierwszy w życiu zeskoczyła z obręczy, ale miała prawo, bo ten system nie był do końca przygotowany. A później i z przodu założyłem z powrotem dętkę, a z tyłu trzymało jeszcze powiedzmy jakiś kolejny miesiąc, ale nagle mleczko zaczęło wychodzić po prostu bokiem i ten system się już mi jakoś tam do końca nie sprawdził. W momencie, kiedy zmieniłem rower, w momencie, kiedy zmieniłem na koła nieco lepsze, już przystosowane pod system tubelessowy, to oczywiście wtedy już wleciały lepsze opony, nie pamiętam teraz dokładnie jakiej marki, i od tamtej pory na rowerze MTB głównie jeździłem w systemie tubeless i sprawdzało mi się to naprawdę bardzo dobrze. Nie pamiętam, czy miałem jakąś poważną awarię, gdzie nie dojechałem do domu, że mi na przykład mleczko nie zalepiło akurat jakiejś tam małej dziurki. Raz wiem, że miałem poważniejszą, taki większy otwór, gdzie trzeba było zastosować knota, ale to i tak chyba jakoś dojechałem do mety na jakimś tam maratonie i dopiero na spokojnie to się zalepiło w domu czy tam w serwisie, już nie pamiętam teraz. Więc w MTB to mi się sprawdzało jak najbardziej przyzwoicie. Jak ktoś ogląda mój kanał, no to wie, że MTB z czasem poszedł w odstawkę i przesiadłem się głównie na rower gravelowy, gdzie stwierdziłem, że no nie jest może on, że no nie jest przeznaczenie takie same jak oczywiście roweru MTB, oczywiście można jeździć wszędzie, ale raczej jeździ się po utwardzonych terenach i tam też od samego początku praktycznie jeździłem na systemie bezdętkowym.
Później weszła era huklesów i dętek TPU. I nie wiem, co było pierwsze, podejrzewam, że chyba to były huklesy, czyli system bezhaczykowy i dętki TPU. Ja w międzyczasie głównie też korzystałem w sezonie z roweru szosowego, gdzie stosowałem dętki butylowe, raczej te cieńsze, żeby zawsze parę tam gramów podrzucać, ale pojawiły się chyba pierwsze dętki tubolito, właśnie ten TPU, czyli poliuteran, z tego co dobrze, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, bo nigdy tej nazwy nie mogę zapamiętać. Kiedyś przy okazji zamontowałem chwilowo w swojej szosie i przez pojeździłem chyba miesiąc, dwa i jakoś załóżmy, że to się mi tam w miarę sprawdzało. Później te dętki jakby odsprzedałem i za jakiś czas zaryzykowałem i kupiłem dętki z AliExpress, jakieś tańsze. I jak wiecie, któregoś razu dętka mi jakby puściła na łączeniu. Więc wtedy zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie lepiej kupić tańsze, czy droższe. I zaraz do tego tematu chyba przejdę. Ale może najpierw omówmy system tubeless czy hookless. Ostatnio są bardzo afery, jeżeli chodzi o system hookless w rowerach szosowych. To rozwiązanie jest dla mnie nie do końca trafione, bo musi to spełniać jakieś tam odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o hookless, czyli ten system bezhaczykowy. I powiem szczerze, że to nie tylko w szosie musi się to jakby sprawdzać, bo jak już po raz kolejny powtórzę, że przy kołach winczy miałem sytuację, że na przykład te opony, teraz tutaj mam zamontowane, czyli Wolfpacki, one mi kiedyś zeskoczyły z obręczy przy około chyba 3,5 atmosfery, z tego co pamiętam. I powiem Wam szczerze, że to bardzo, bardzo dużo jest zależne od opony i jej stopki, bo teraz mam na przykład zamontowane Pirelli Cinturato Gravel Mixed praktycznie w tym samym rozmiarze i ja potrafię je napompować do 4,5 atmosfery i to spokojnie trzyma, nie ma z tym nic, żadnego problemu. Była sytuacja, że na kanale pojawiły się opony Continental Race King w rozmiarze 29x2.0 i ja potrafiłem chyba je tam napompować maksymalnie do 3 atmosfer i też te opony nigdy mi nie zaskoczyły. A co najlepsze jest to, że ktoś mi w komentarzu napisał, że jak się dokładnie zagłębił w opony Race King 29x2.0, to one nie są kompatybilne z systemem hookless. Więc taka sytuacja, że opona, która nie jest kompatybilna, jak najbardziej wytrzymuje duże ciśnienie. Bo problem jest właśnie z huklesem, że one teoretycznie nie lubią dużych ciśnień. Więc nie przedłużając, powiem tak. System hukles, jeżeli faktycznie ktoś już ma zastosować, to na pewno będzie się sprawdzał to w systemie MTB. Jeżeli ten hukles ogólnie pozostanie w dalekiej przyszłości, bo podejrzewam, że będzie on powoli pod znakiem zapytania. W rowerach gravelowych jak najbardziej tak, w sytuacjach, kiedy ktoś faktycznie korzysta z niższego ciśnienia albo ma większą wagę. Powiadają, że system hookless jest jakby lepszy przy dobiciach opony, ale do końca nie wiem, czy faktycznie to ma jakikolwiek sens. I dużo osób na pewno neguje system hookless i ja też nie jestem tego zwolennikiem, ale przyznam szczerze, że miałem sytuację na Robinsonadzie Kujawskiej, że godzinę jakoś po starcie na dystansie jakichś 250 km zeszło mi ciśnienie do niecałej atmosfery, jak się okazało po dojechaniu do mety. Ja czułem, że mi tam tyłkiem strasznie buja. I nie wiem do końca, czy to było spowodowane systemem właśnie, że gdzieś tam się coś rozszczelniło między tym huklesem a Wolfpackami, bo wystartowałem z ciśnieniem pewnie około 2,2, czy po prostu na coś najechałem i po prostu system, mleczko uszczelniające zalepiło tą dziurę i po prostu byłem w stanie jechać dalej. Tempo było takie mocne, że no nie miałem ani chwili, żeby zatrzymać się i dopompować sobie tą oponę. I też nawet nie chciałem do końca ryzykować, no bo że jadę, no to się cieszę, że z tego, że jadę i że nie ma jakiegoś tam większego problemu. Więc ten system nie jest do końca taki zły, jak go kreują, ale na pewno jeżeli macie do wyboru hookless czy tubeless, to zawsze wybierajcie tubeless, bo jest to jednak pewniejsze rozwiązanie. Nie musicie się zastanawiać, czy opona, którą kupicie, faktycznie jest do końca kompatybilna z tą obręczą. Dobra, więc podsumowując, hookless przy MTB, jak był, niech będzie. Przy
gravelu też może być, ale jeżeli macie możliwość, to kupujcie tubeless. Jeżeli szosa, no to oczywiście polecam tylko i wyłącznie system tubeless, czyli z haczykami. Po pierwsze dlatego, że jak będzie sytuacja taka, że chcecie zmienić sobie nadętkę, to też nie ma najmniejszego problemu. Możecie kupić nawet wtedy tańsze opony, możecie kupić w mniejszym rozmiarze, bo w szosie chodzi o to, są afery, że po prostu opony są za wąskie do systemu hookless. Ona powinna być zawsze chyba ciut szersza niż obręcz, więc tam jest dużo znaków zapytania, co z czym, po co i dlaczego, więc totalnie odradzam system hookless w szosie. To bezapelacyjnie. Druga sprawa, chociaż też miałem na przykład kiedyś, robiłem test chyba kół, z tego co pamiętam, i ja założyłem opony Pirelli w rozmiarze 26 do systemu hookless i jakoś nie było problemu. Fakt, że to było ten nadętce, ale jakoś mi nie zaskoczyły przy 7 czy 8 atmosferach, więc mówię, dużo znaków zapytania, to jest wielka niewiadoma, jeżeli chodzi. I to nie chodzi mi o kasie, tylko chodzi ogólnie, że to jest zagadka. Dobra, tu żeby było ciekawiej, to w tym rowerze teraz mam z tyłu zamontowany system bezdętkowy, czyli mam tutaj taki specjalny zaworek i w środku jest mleko. I te koła są w systemie właśnie tubeless, a nie hookless. A z przodu mam dętkę znanej chińskiej marki Right Now, którą dystrybutorem w Polsce jest marka Token. Tu się muszę Wam przyznać i zawsze na kanale staram się być szczery, mimo że Tokena w Polsce bardzo lubię i no, nie mamy żadnej współpracy, ale Tokena naprawdę bardzo lubię. Też jest dystrybutorem marki GUI, więc też spoko. Ale tu nie ma żadnej reklamy, tylko po prostu jeżeli chodzi o moje takie prywatne sprawy. Po prostu mogę kogoś darzyć sentymentem większym bądź mniejszym. I teraz tak, kupiłem wstępnie dętki na czarny piątek w dobrej cenie, bo to chyba był rabat 20% i wstępnie zamontowałem je do gravela. Okazało się, że nie za bardzo trzymają ciśnienie i myślałem, że coś jest nie tak na początku z zaworem, ale jak się okazało, pojawiła się dziurka przy jednej i drugiej dętce prawie że w tym samym miejscu, więc podejrzewałem, że coś w oponie jest nie tak. Zbieg okoliczności, bo to było gdzieś około centymetra różnicy. Ja tam nawet zaznaczałem dokładnie sobie markerem, żeby mieć tą pewność. Przy okazji coś zamawiałem z Tokena, chyba właśnie owikę, tą co teraz tutaj widzicie, i zamówiłem łatki do tych dętek. Pół dnia siedziałem w sklepie i łatałem jedną i drugą dętkę, bo co chwilę gdzieś pojawiły się nowe dziura. Finalnie, jak dobrze sprawdziłem, to przy wewnętrznej stronie dętki ta powierzchnia była po prostu cieńsza. Zmierzyłem to suwmiarką i po prostu było dwa razy mniej materiału i zresztą było widać to na oko faktycznie, że ta dętka, coś tam z nią jest nie tak. Oczywiście Token nie zrobił żadnego problemu, zapytał się dokładnie, jaki był kolor opakowania i jaki był wentyl i dosłał dwie dętki z czarnym wentylem. Tamte były z białym wentylem, te są z czarnym wentylem. Ja już słyszałem kiedyś, że te z białym wentylem teoretycznie lepiej trzymają ciśnienie, bo coś tam nie tak jest właśnie z tymi czarnymi. I te czarne lepiej trzymają ciśnienie, jeżeli chodzi właśnie o grubość tej powierzchni, tego materiału. Ale faktycznie jest problem z trzymaniem ciśnienia, bo te dętki gorzej trzymają ciśnienie niż system tubeless czy hookless. Bo ja na przykład mam Pirelki teraz w systemie hookless, nie pompowałem, żeby Was nie skłamać, z 2, może z 3 tygodnie i tam ciśnienie jeszcze jest na około 2, może 1,5 atmosfery, więc spoko, no praktycznie lepiej trzyma niż nie jedna dętka, a tutaj na przykład muszę dopompować co drugi dzień. Tu na szczęście mi się teraz ta dętka nie przebija, ale no nie trzyma tak ciśnienia, jakby się tego chciało. Więc jakby ktoś pytał, jakie są różnice między droższymi dętkami Pirelli, Tubolito, czy nie wiem, czy są jeszcze jakieś marki, które mają dętki powyżej 100 zł, a dętkami, które
kosztują, nie wiem, na AliExpress powiedzmy 30 zł, w polskiej dystrybucji 40-50, no to różnica jest jakościowa, mimo że finalnie się okazuje, że te dętki chińskie potrafią być nawet jeszcze lżejsze niż dętki Tubolito czy Pirelli, bo to może być nawet poniżej 30 gram, czyli naprawdę bardzo zacna waga, no ale kosztem jakości, że to ciśnienie może nie trzymać tak dobrze, bo jak miałem Pirelki, takie żółte, no to powiem szczerze, że tam nie zauważyłem jakiegoś większego problemu z ciśnieniem. No może trzeba było trochę częściej dopompować, ale nie aż tak często jak na pewno te. Więc sami musicie sobie zadać pytanie, czy chcecie ryzykować i kupić coś taniej i później ewentualnie, nie wiem, reklamować albo kupować jeszcze raz, czy wolicie wydać raz, a porządnie. Wydaje mi się, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest na pewno kupić tańszą dętkę, jeżeli chodzi o zapas do jakiejś tam torebki, czy tam nawet do kieszonki, żeby schować, jeżeli ktoś nie lubi to jeździć z torebkami, więc spoko. I jeszcze może warto byłoby szybko poruszyć temat tublesów ogólnie w szosie, czy to ma jakikolwiek sens. I tu by można było się zagłębiać, bo niby powiadają, że są mniejsze opory toczenia i że rower na bezdętkach będzie jeździł szybciej. Tego nie wiem. Jestem pewien, że dętki TPU bardzo też nie wskazuje, za bardzo nie rekomenduje do gravela. Jeżeli ktoś jeździ na niskim ciśnieniu, bo to się bardzo źle układa i powiem szczerze, że przy niższym ciśnieniu, jak tam raz jechałem chyba nawet na jednej atmosferze, to czułem się mega niepewnie i tak jakby miała zaraz mi ta opona zlecieć. Na pewno butylowa dętka inaczej się układa niż opona, niż dętka TPU. Więc tutaj jak ktoś jeździ bardziej takie shooterki premium, duże, czy głównie asfalty na dużym ciśnieniu, no to jeszcze taka opona ma jakikolwiek sens, ale jeżeli ktoś jeździ trochę bardziej terenowo, to też jakoś tak super nie zalecam. Więc też te dętki w gravelu nie są takie do końca super. Główne zastosowanie mi się wydaje szosa, jak to wiadomo, szosowcy, maniacy lekkości, więc każdy gram się liczy i tutaj takie gramy można zyskać akurat na lżejszej dętce. Tubles w szosie też tak na dwa razy, bo i tak nie pojeździmy na wyższym ciśnieniu. Tutaj można by było się spierać, czy wyższe ciśnienie, czy niższe, że niby niższe nie ma sensu. Ja robiłem film na szosie i porównywałem test ciśnień i jechałem przy 8 atmosferach i jechałem przy 5 i przy 5 był chyba o kilometr na godzinę wolniej, więc jest to różnica. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem jak tylko mogłem. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Jeżeli macie swoją jakieś opinię na ten temat, to też możecie wyrazić zdanie. Ja nie mówię, że jestem alfą i omegą, ja po prostu się chciałem podzielić swoim doświadczeniem i tyle. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne przy wyborze dalszych rozwiązań w Waszych rowerach, ale nie mówię, że musicie korzystać z tego wszystkiego. Możecie sami oczywiście próbować, bo kto Wam zabroni? Wszystko oczywiście kwestia funduszu, czasu i ewentualnie nerwów. Dobra, ja swoje w życiu już się nadenerwowałem, jeżeli chodzi o system tubeless w szosie na przykład, czy system hookless i mam nadzieję, że Wy nie będziecie musieli, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.